Władze Tarnobrzega, radni, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spotkali się z przyszłymi najemcami nowo wybudowanego bloku przy ulicy Świętej Barbary w Tarnobrzegu, którzy wciąż czekają na klucze do swoich mieszkań. Kiedy je dostaną? Sytuacja nadal jest skomplikowana. 50 rodzin na klucze do mieszkań czeka od sierpnia 2018 roku. To wtedy planowo miała zakończyć się inwestycja. TTBS jednak do dzisiaj nie otrzymał dokumentacji, dziennika budowy i kluczy do lokali. Bardzo chętnie byśmy Państwa już puścili ze względu na to, że inwestor i wykonawca wraz z podwykonawcami jeszcze to przetrzymują. Musimy, że tak powiem, się wstrzymać i pewne procedury przeprowadzić. Podjęliśmy szereg kroków zmierzających do tego, żeby jak najszybciej tak naprawdę przejąć posiadanie tego budynku przy ulicy Świętej Barbary. Rozpoczęliśmy kroki zarówno na drodze cywilnej, jak i na drodze karnej. W dniu 11 stycznia 2019 roku złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W tej chwili trwają czynności sprawdzające w tej sprawie. W dniu dzisiejszym pan prezes był przesłuchiwany. Wiadomo, że pan prezes jest od pełni funkcję od niedawna, stąd pełnej wiedzy jeszcze na temat całej tej inwestycji nie ma. Stąd organy prowadzące postępowanie będą zmuszone do tego, żeby przesłuchać kolejne osoby. Jak poinformował Dariusz Bożek, podejmowane są próby rozmowy z wykonawcą i podwykonawcami w celu jak najszybszego zakończenia sprawy. Tarnowskie konsorcjum przekazanie kluczy uzależnia jednak od zapłaty przez TTBS blisko 3 milionów złotych za wykonane roboty budowlane i umorzenia kar umownych, jakie miejska spółka nalicza za nieterminowe zakończenie inwestycji. Oczekuje zawarcia porozumienia. Do końca tamtego tygodnia mieli przysłać nam tekst porozumienia. Nie przysłali nam. Przysłali nam we wtorek, w środę miało być spotkanie. Nasze służby prawne nawet nie miały czasu, żeby się zapoznać z tym porozumieniem. Pan Konrad Goliszek ze swoimi służbami przygotowali również tekst porozumienia. W tej chwili jesteśmy na takim etapie. Oni mają swoje, my mamy swoje. Te porozumienia, te teksty się różnią, ponieważ ja wychodzę z założenia, że po pierwsze musimy mieć klucze, po drugie firma musi zapłacić podwykonawcom. I ja w żaden inny sposób nie uruchomię środków. Natomiast z drugiej strony nie ma tej woli do tego, żeby po pierwsze przekazać te klucze, po drugie, żeby się zobowiązać do zapłacenia podwykonawcom. Więc jak Państwo widzicie, jest potężny spór między nami, który w tej chwili rozwiązujemy. Cała sytuacja jest skomplikowana. Ze względu na toczącą się procedurę i sprawy związane z oddaniem budynku, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dziś nie jest w stanie podać konkretnego terminu przekazania mieszkań lokatorom partycypującym w kosztach budowy bloku, a o to przede wszystkim pytali podczas spotkania. Informacje, które tutaj usłyszeliśmy, nie są na tą chwilę dla nas wiążące. Dzieje się to dlatego, że na część masy upadłościowej jednego podwykonawcy jakby siadł syndyk, zajął się tym syndyk. No sprawa na pewno będzie się toczyła w sposób przewlekły, bo moim zdaniem będzie się to musiało wszystko iść drogą postępowania sądowego. No i powiem, że przyszli najemcy są w trudnej sytuacji, no bo wszystko na to wskazuje, że inwestycja przesunie się w czasie znacznie. Przyszli najemcy czują się wykluczeni, co wielokrotnie podkreślali w swoich wypowiedziach. Troszkę czuję się jako partycypant, przyszły najemca i myślę, że nie tylko ja, przyszli inni najemcy też wykluczeni z tego względu, że tak naprawdę no, inwestor TTBS nie informował nas o jakby całym procesie przesunięcia się terminów oddania tego budynku do użytku. I powiem szczerze, no, my jako partycypanci zainwestowaliśmy w to nasze środki pieniężne, one w tej chwili nie podlegają żadnej indeksacji, są jakby zamrożone, termin leci, wielu z tych partycypantów wzięło kredyty, muszą spłacać te zobowiązania, więc cały czas ponosimy koszty. No mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, że będziemy się mogli porozumieć z nowym prezesem i po prostu uda się jakby zrekompensować te poniesione straty.
Na ostatniej środowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni, pomimo burzliwej dyskusji, podjęli ważną decyzję. Zdecydowali o poręczeniu kredytu, który TTBS zaciągnie na sfinansowanie budowy bloku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Kwota kredytu łącznie z odsetkami wynosi 4 746 701 zł. Środki finansowe są zapewnione. Problem jest w porozumieniu między dwoma stronami. Bo jak się Państwo domyślacie, TBS nie może uruchomić tych środków, nie mając pewności, że trafią do podwykonawców, bo znajdziemy się dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli podwykonawcy nie dostaną pieniędzy, klucze się nie pojawią w mieście, stoimy dalej w miejscu. Dlatego w tej chwili szukamy takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla dwóch stron. TBS według mnie nie może uruchomić środków, dopóki druga strona nie zadeklaruje się, że daje klucze i płaci podwykonawcom. Jeżeli sprawa będzie się przeciągała, a postępowanie będzie się toczyło w sposób przewlekły, mieszkańcy rozważają możliwość założenia stowarzyszenia i działania w swoim imieniu.